taki fajny zapis, Wydział Promocji i Informacji, Promocja Miasta Płocka. I teraz tak. Zabezpieczamy dodatkowe środki na promocję miasta w związku z jubileuszem 10-lecia festiwalu Audio River. 200 tysięcy przeznaczamy na jubileusz 10-lecia komercyjnego festiwalu Audio River. Ile dokładamy z budżetu miasta do festiwalu Audio River, bo w tamtym roku było 1 200 000, chciałabym wiedzieć, czy ta kwota jest również w tym roku podtrzymywana, bo no, chciałabym wiedzieć, w jaki sposób wydatkujemy teraz te 200 tysięcy na ten jubileusz 10-lecia. Czy będziemy te pieniążki przekazywać organizatorowi koncertu Audio River, czy miasto będzie w jakiś sposób je wydatkować? I jaki jest plan w ogóle realizacji wydatku tych 200 tysięcy, na co konkretnie mają być wydane te środki? No i druga fajna pozycja. Produkcja filmu pod roboczym tytułem Kochaj, 200 tysięcy złotych. Znowu idziemy w seriale. I teraz chcielibyśmy wiedzieć coś więcej na temat tej kwoty. Proszę powiedzieć, no bo tu w zasadzie nic nie wiemy, jeśli chodzi o ten serial. I ile ma być odcinków, jaki jest całkowity koszt produkcji tego serialu, jak wyglądać będzie promocja miasta w tym serialu i czy będą ewentualnie jakieś inne koszty jeszcze z tym związane. To producentem filmu jest Federico Film, to wszyscy pewnie już wiedzą, bo o tym było mówiliśmy na komisjach. To są takie osoby jak Michał Urbaniak, Artur Żmijewski, to są filmy Droga do Raju, Pajęczyna Szczęścia, Szablon od Komendanta, Rezydencja, Dalej Kochaj i Rób Co Chcesz. Są również seriale takie jak na Mój Rower. Nie, seriale to jest Na Wspólny Sukces. Na Sygnale i Pierwsza Miłość, przepraszam. Pierwsza Miłość i Na Sygnale. Aktorzy. Polska czołówka aktorska, obsada aktorska na tym etapie jest tajemnicą handlową. Każdy film posiada tak zwany plan marketingowy. Trwają rozmowy z mediami, ujawnienie nazwisk wcześniej wpłynęłoby negatywnie na odbiór medialny filmu. Promocja miasta Płocka w związku z produkcją filmu fabularnego o pierwszym tytule Love w reżyserii Marty Lucińskiej. Po pierwsze, lokalizacja scen filmu tzw. City Pesmo, w szczególności plenerów Wzgórze Tumskie, Molno, budynki z Polskiego Parku Przemysłowego. Proszę. Ma ogromną korzyść wizerunkową dla miasta, jednocześnie jest to znacznie tańsze niż wykupienie reklamy w ogólnopolskich mediach czy przeprowadzenie kampanii billboardowej w największych polskich miastach. Zrealizowanie minimum 7 dni zdjęciowych w Płocku, co wiąże się z około miesięcznym pobytem ekipy w Płocku, możliwością spotkania się z aktorami, twórcami filmowymi, przyjrzeniu się ich pracy. Ponadto zostanie przygotowany tak zwany making of z realizacji zdjęć w Płocku wraz z informacją, że zdjęcia kręcone są w Płocku. Materiał zostanie wykorzystany do celów promocyjnych miasta. W tym czasie ekipa filmowa zostanie w Płocku około 50% tej kwoty, którą my przeznaczamy na ten projekt. Zorganizowanie, po trzecie, castingu dla statystów w Płocku. Umożliwienie mieszkańcom Płocka udziału w castingu zaistnieniu w produkcji filmowej. Dalej, zorganizowanie dnia prasowego dla dziennikarzy z całego kraju w Płocku, rozmowy nad pozyskaniem patronatów medialnych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, ogólnopolskiej stacji radiowej, czasopism branżowych i nie tylko oraz mediów internetowych. Do Płocka zostaną zaproszeni dziennikarze z ogólnopolskich mediów branżowych i rozrywkowych, którzy będą mieli okazję poznać Płock. Na wszelkich materiałach promocyjnych Facebooku, stronie internetowej związanej z filmem zostanie zamieszczone logo miasta. W komunikacji z mediami Płock będzie partnerem filmu. Podziękowania wraz z logo miasta znajdą się w napisach końcowych filmu oraz napisie DVD z filmem. Premiery filmu z udziałem aktorów i twórców zostaną zorganizowane w Płocku i w Warszawie. Miasto będzie miało możliwość emisji spotu reklamowego miasta przed obiema premierami. Premiera planowana jest na wiosnę 2016 roku. Estymowany zasięg filmu. Kino na podstawie widowni porównywalnych filmów oglądalność można oszacować na poziomie 700 tysięcy widzów. Na przykładu Testosteron 1.3, Ladies 2.5, Idealny facet dla mojej dziewczyny 690 tysięcy. Ogólnopolskie stacje telewizyjne, między
innymi TVN, Telewizja Polska, wielokrotne wyświetlanie około 6 minut. Widzów, telewizje płatne 50 tysięcy widzów, DVD, Blu-ray 30 tysięcy sztuk, insert 120 tysięcy sztuk, internet 50 tysięcy wyświetleń, festiwale 1200 widzów. Korzyści z Presmo w filmie LAR. Promocyjny potencjał City Presmo wynika w głównej mierze z dużej wiarygodności tej formy przekazu. W tym przypadku obecność jednostki terytorialnej w filmie jest uzasadniona fabułą, w przeciwieństwie do zwykłej reklamy. Ponadto fabuła ta część nie miał okazji zobaczyć. Miasto jako tło dla akcji jest bardziej wiarygodne w odbiorze widza, naturalnie komponowane w cały scenariusz jest nienachalną reklamą. Daje możliwość wykreowania pozytywnego wizerunku miasta w oparciu o scenariusz aktorów. Lokowanie miasta, jego atrakcji w filmie oraz telewizji powtórki w przyszłości jest efektywniejsze niż emisja typowych spotów w telewizji czy rozwieszania billboardów. Zazwyczaj oglądamy te filmy, którymi jesteśmy zainteresowani. Kroki reklamowe są włączane niejako na siłę. Angażujemy się w losy bohaterów, podchodzimy do opowiadania historii bardzo emocjonalnie i to właśnie to emocjonalne zaangażowanie widza z punktu widzenia marketingu jest najistotniejsze. Ulokowanie jednostki terytorialnej w akcji produkcji filmowej wiąże się z przeznaczeniem na ten cel pieniędzy. W kontekście wydatkowanych środków warto zauważyć, iż dzięki City Presmo odwołanie do danej miejscowości następuje podczas każdego kontaktu z Chinami. W efekcie uzyskuje się znaczne korzyści wizerunkowe, których osiągnięcie w inny sposób często wiązałoby się z poniesieniem jeszcze większych nakładów finansowych. Wpływ na mieszkańców Płocka, wykorzystanie faktu kręcenia filmu w Płocku do komunikacji z mieszkańcami naszego miasta. Włoszczanie będą mogli wziąć czynny udział w realizacji filmu poprzez udział w castingu, podpatrywać sceny podczas kręcenia. Sam przyjazd aktorów wzbudzi ich zainteresowanie. To przyczynia się do wzrostu dumy i zadowolenia z miasta. Dla lokalnych przedsiębiorców trzytygodniowy pobyt ekipy filmowej to dodatkowy wzrost dochodów. Wykorzystanie produkt Presmo może okazać się szczególnie skuteczne w odniesieniu do mniejszych ośrodków, jakim jest Płock. Wizerunek dużych miast jest bowiem często kreowany przez media ogólnokrajowe, w programach informacyjnych lub za pomocą tradycyjnych działań reklamowych. W przypadku niewielkich miejscowości ulokowanie w ich akcji filmu pozwala zwrócić uwagę widzów na charakterystyczne punkty, np. zabytki oraz atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Logo miasta pojawi się we wszystkich materiałach reklamowych, wystąpi na tytułówce filmu o ulokowaniu zdjęć w Płocku. Będą informowane media na wszystkich konferencjach prasowych oraz wywiadach, co wpłynie na wzrost świadomości miejsca, atrakcyjności turystycznej, a także w przyszłości na wzrost zainteresowania naszym miastem w kontekście innych produkcji filmowych, telewizyjnych czy reklamowych. Jet setting, nowa forma turystyki, to podróżowanie szlakiem miejsc, w których kręcono produkcje filmowe. Płock jako miasto w chwili może stać się kolejnym na polskiej mapie miejscem do odwiedzenia dla miłośników polskiej kinematografii. Pozwoli to na stworzenie nowego produktu turystycznego związanego z filmem, wzbogaci się oferta kulturalna i rozrywkowa. Celem Jet Sighting jest dotarcie do miejsca akcji ulubionych czy aktualnie modnych filmów, zarówno telewizyjnych, jak i kinowych. Poszukiwanie atmosfery, klimatu, zwiedzanie uwiecznionych na filmie obiektów, na przykład typowego brytyjskiego domu znanego z organizacji powieści Austin. Niekiedy także próba przeżycia przygód, które były udziałem głównych bohaterów dzieła, na przykład przejażdżka ścigaczami jak James Bond. Na świecie Jet Sailing przestał być niszową formą turystyki, a stał się ważną i dochodową częścią branży turystycznej. To, że w Płocku kręcono ostatnio większość